innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ bez mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorość i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płomie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Oto słowo Pańskie. Serce to centralny narząd układu krwionośnego, pompa zalewowo-tłocząca. Przeczytałem, że też utrzymuje przepływ krwi przez tkanki, no i jest to dla nas wszystkich jasne, że jego bicie gwarantuje życie człowieka. No jest to oczywiste. Oczywiście nie będę prowadzić wykładu z biologii, bo na tym za bardzo kardiologicznym pojęciu serca to się nie znam. Ale dzisiaj o sercu też mówi święty Jan w swoim drugim czytaniu. Ale nie o takim, o którym powiedziałem przed chwilą. Choć jedno i drugie ma ze sobą coś wspólnego. To serce podbiologiczne daje życie, ale również to serce wewnętrzne również daje nam życie. Zobaczcie, siostry i bracia, serce w sensie biblijnym to siedziba uczuć, rozumu, woli i pamięci. To cały wewnętrzny człowiek. I dzisiaj święty Jan mówi, że możemy mieć serce, które jest spokojne, albo serce, które nas oskarża. Takie obciążone serce. Sumienie oskarża. Sumienie. I teraz wiadomo, że nikt z nas nie chce żyć w takim obciążonym sercu. Czasem serce tak bywa, przecież. Że mamy w sobie takie poczucie ogromnej niespokojności. Że ciągle czujemy, że coś jest nie tak. Każdy ksiądz jest demonem. Dzieje apostolskie 13:10, synem diabelskim. Każdy ksiądz. Anioły wyjdą po Sodoma Gomorra. Trudno jest nam to wszystko nosić. To coś wewnętrznego, co w jakiś sposób właśnie czyni, że to nasze serce jest takie niespokojne. Niejako święty Jan w tym trzecim rozdziale swojego pierwszego listu chce się zająć naszym sercem. No, też ja na 3:15. Pokazać, co możemy zrobić, żeby nasze serce było spokojne. Prawdy, nie się. I mówi o takich dwóch przestrzeniach. Pierwsze to przestrzeganie przykazań, a drugie to miłość nie wzajemna. Żadnego swego, i oczywiście ani żadnej przykazania, to od razu drugie przykazanie ukryte katolików. Ale święty Jan nie o tym chce powiedzieć. Bo on mówi bardzo wyraźnie, że przykazanie to wiara w Syna Bożego. Posłuszeństwo Ojca, który jest Królem. I to jest pierwsza rzecz, jest baranek żyje, która sprawia, że nasze serce może się dzieckiem uspokoić. Diabła. To wiara w Syna Bożego. Pierwszy Jana 3, Jezusa Chrystusa. Kiedy to przykazanie może się realizować, stawiając Boga na 20 lat chodzenia do księży, żaden nie chce kasy, korytka stracić. Bo Król przychodzi przez swoich uczniów, Iskra Prawdy z Polski. I drzewo zielone za krzyże przeproszone. To jest takie zainwestowanie. Łukasza 23:31. Na ziemi. Wiara będzie na ziemi, jak ludzie będą się w 10 przykazaniach w sercu Hebrajczyków 8:8-12 przykazania w sercu. Zalecam się dwa prawo Chrystusowe. Nie prawo kanoniczne. Łatwiej kontekst mafia. 1700 lat mordowali ludzi i nadal mordują i kasy robią na śmierć. Mordują kłamstwem. Jana 8:34, 1 Jana 3:15. Która niejako nas spala w naszej codzienności. I taka wiara właśnie daje nam poczucie tego, że nasze serce jest spokojne. Potem poznamy, że nasze serce jest spokojne, kiedy właśnie wchodzimy na drogę przykazania, którym dzisiaj w myśl pierwszego listu świętego Jana jest wiara. I tu mamy niejako to
pierwsze, czyli wiara. Ale druga rzecz to miłość wzajemna. Apokalipsa 12.1. Objawienie 12.1. Chrystus w koronie ma 12 gwiazd, a 12 gwiazd to 12 aniołów, obecnie 12. Unia ukradła i ta plastikowa lola też ukradła. Jestem jedną z 12 gwiazd, a Chrystus jest słońcem. Zobaczycie niedługo Chrystusa, jak Judasz go zobaczył w sumieniu. Niech wasze serca nie będą z kamienia. Iskra prawdy z Polski. Poganie Mateusz 6.32. Rzymian 11 rozdział 25-26. Nosiłem taki obraz, taki model kiedyś, bo mama mi ściskała tego trupów tych katolików, te tradycje, te święta, tradycje, zniosły słowo żywe, ale teraz już nie jestem w tradycji, tylko w słowie żywym. Jana 14-17, Duch Prawdy nas prowadzi, a ksiądz tylko tyle prawdy mówi. To takie doświadczenie, takie doświadczenie wtedy sprawia, że to właśnie ta miłość tylko jest pewnym przekazywaniem słów, takim ciąganiem, takim ciąganiem. To wtedy się nie jest ze sobą spójne. Nie miłujemy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Właśnie o tym widzimy nasze Błogosławimy.